Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Advanced Warfare na mapce Comeback. Nie jest to moja ulubiona mapka, ale od czasu do czasu jakiś w miarę dobry wynik się ogarnie. Powiem Wam, że przystosowuję się do mapek, przystosowuję się generalnie do tego Call of Duty. Właśnie dlatego chciałem w tymże filmiku powiedzieć, w jaki sposób ja gram właśnie w Advanced Warfare. Ponieważ wiele jest pytań dotyczących tego, w jaki sposób w ogóle w to grać, bo ludzie są strasznie zniechęceni. Ja szczerze mówiąc początkowo także bardzo często ginąłem. To było, zresztą widzieliście na pierwszym moim filmiku, zupełnie inaczej to wyglądało niż sobie wyobrażałem. A wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że podszedłem do tego jak do, szczerze mówiąc, gry innej niż Call of Duty. Mamy jetpacki, ale powiem Wam tak, jetpacka w tej chwili używam tylko i wyłącznie praktycznie po to, aby, no oczywiście dostać się gdzieś tam na budynek, ewentualnie, słuchajcie, tylko po to, żeby, no po prostu szybciej poruszać się do przodu. Rzadko kiedy zdarza się już w tej chwili, ponieważ też bardzo szybko się ginie, niestety, ale bronie z tłumikiem zabijają bardzo, ale to bardzo szybko. I dosyć często się zdarza, że daszowanie w lewo, w prawo, w przód czy w tył w ogóle nam nie pomaga. Mało tego, jeszcze do tego przeszkadza. I kiedy przestałem grać w ten sposób, a więc daszować, kombinować, robić cud, miód, akcje i tak dalej, to muszę Wam powiedzieć, że zupełnie inaczej zaczęło mi iść. A więc normalnie poruszałem się, gdy na przykład tak jak tutaj ubiję kogoś z drużyny przeciwnej, no to po prostu szybko uciekam z miejsca tego ustrzelenia gościa, ponieważ bardzo często zdarza się, że w tym momencie po prostu ktoś nam ostrzeli dupsko. Tak więc, no przede wszystkim właśnie poruszanie się w sposób normalny, celowanie zaraz, gdy wychodzi się za narożnika, a nie jakieś strzelanie w locie, daszowanie i próba uniknięcia na przykład jakiegoś tam strzału. Tak więc dla mnie jest to właśnie taki, a nie inny sposób grania w Advanced Warfare i uwierzcie mi, zupełnie inaczej mi się gra. Ustawiam sobie już te wyższe killstreaki. Wiadomo, że nie zawsze się je wbije, ale na przykład mamy tam jeden filmik taki, w którym chociażby ustawiłem sobie Paladyna, czy jak on się tam nazywa, z czymś a la działko, chyba to jest działko 103 mm i robi on niesamowite zniszczenie, jeżeli oczywiście byłaby otwarta mapa. Niestety akurat było tak, że trafiłem bardzo ciasną mapę, no i już było nieciekawie. Tak więc w ten sposób gram, gdy chcę się pobawić, bo ja Wam powiem tak, no ta gra, wiadomo, jak większość Call of Duty potrafi zirytować, ale gdy chcę się pobawić, to po prostu raszuję jak nienormalny. Uwielbiam raszować w tejże grze z shotgunem. Też lubię raszować właśnie ze snajperką, ale jeszcze nie mam odblokowanego chwytu pochylonego, jak dobrze pamiętam, i dzięki któremu szybciej się przymierza w celownika, w przeciwnika, w celownika. No i właśnie tutaj, że tak powiem, jest ten problem. Kiedy odblokuję, zresztą mam jakiś tam filmik nagrany ze snajperką, tą najmocniejszą, najbardziej uznawaną za najmocniejszą w klasie snajperek. No i zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, słuchajcie, używam tutaj broni z bersem. No właśnie, czego jeszcze używać w tychże meczach? No niestety, ale po takim pograniu już troszkę zauważam, że jednak karabiny szturmowe znowu wzięły górę. A więc no ciężko jest, tak prawdę mówiąc, chociażby używać pistoletów maszynowych. Jest jeden z pistoletów maszynowych, on się nazywa chyba K5C. On przypomina mi trochę MP5. I powiedzmy, że no jest on jeszcze w miarę dobry i taki, który sprosta ewentualnie tutaj
przeciwnikowi, który używa jakiegoś karabinu szturmowego. Często gęsto słyszę opinię, że BAL 27, jak dobrze pamiętam, się nazywa, że jest troszkę za mocny. I powiem tak, kiedy spotykam kogoś na swojej drodze, kto używa właśnie BALa, ja mam jakąś inną broń niż on, to no niestety, ale większość tych pojedynków kończy się moim zgonem. Mało tego, ten ktoś ma założony tłumik, i mam wrażenie, że owszem, ta broń jest dosyć mocna. Może być nadużywana i dlatego. Ale kiedy właśnie mam chociażby AK-12, mam jakikolwiek pistolet maszynowy, to po prostu mam wrażenie, że giną od 3 strzałów, co mnie troszkę czasami irytuje. Tak więc no... Karabiny szturmowe wydaje mi się, że tutaj będą dominowały. Ciekawe będzie, jak ewentualne dodatki, czy będą one, będzie w nich, będą jakieś bronie. Podejrzewam, że tak. Już od dłuższego czasu dorzuca się jakieś tam jakieś tam bronie dodatkowe dostępne właśnie w dodatkach. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to powiem wam tak, no najbardziej w tej chwili sprawdza mi się wyposażenie po prostu broni. Nawet EXO, rezygnuję z EXO tylko dlatego, żeby mieć tą broń dobrze wyposażoną. Czy jest to dobre? No to różnie bywa, słuchajcie, bo też trzeba się nastawić na sposób gry przeciwnika. Ja zawsze to robiłem, zawsze to powtarzam, że w jaki sposób trzeba dostosować się tutaj do tego przeciwnika. No i zobaczcie, gong piękny. I EXO ewentualnie na przykład dobieram sobie jakiś tam granat w postaci Semtexa czy coś podobnego. Jeżeli chodzi o EXO, to powiem wam, że chyba najlepiej w tej chwili sprawdza mi się ten EXO, który niweluje do 2 pocisków przeciwnika, pierwszych 2 pocisków przeciwnika. Czy tak jest, czy on niweluje, to nie wiem, ale właśnie zacząłem po prostu rezygnować z ewentualnych zdolności mojego szkieletu, mojego egzoszkieletu i wyposażać odpowiednio swoją broń. Tak więc to by było na tyle. Powiem oczywiście jeszcze więcej na temat różnych to klas, różnych to broni w kolejnych filmikach. Tak więc pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.